która z par uporządkowanych stanowi rozwiązanie poniższego równania. A nasze równanie to jest takie 2x plus 4y równa się 6x minus y. No i mamy tutaj sprawdzić, wybrać poprawną odpowiedź. Więc może na początek zacznę od przypomnienia, że ta para uporządkowana to jest para liczb x, y i uporządkowana znaczy, że ważne, która liczba jest pierwsza, a która druga, czyli standardowo pierwsza nazywa się x, czyli tutaj w tej parze x to jest 4, a y jest 5. No dobrze, i teraz, żeby sprawdzić, czy para 4, 5 spełnia to równanie, no trzeba wstawić tutaj w miejsce x 4, w miejsce y 5, obliczyć lewą stronę prawą i zobaczyć, czy są sobie równe. Więc może policzmy lewą stronę równania, to jest tak 2 razy x, czyli 2 razy 4, no i to jest 4, prawda, plus 4 razy y, a y jest 5. To jest to 5 tu. No to jest 8 plus 20, 28. Z kolei prawa strona to jest 6x, czyli 6 razy 4, minus y, czyli minus 5. Czyli 6 razy 4 to jest 24 minus 5, czyli 19. Wobec tego para 4, 5 nie spełnia tego równania, więc na pewno nie jest możliwe, żeby oba. Sprawdźmy teraz drugą parę, czyli 5 i 4. Wobec tego lewa strona tego równania to jest 2x, czyli 2 razy 5 plus 4 razy y, a y jest 4, czyli 4 razy 4 to jest 10 plus 16, czyli 26. Z kolei prawa strona to jest tak 6 razy x, czyli 6 razy 5, minus y, czyli minus 4. 30 minus 4 równa się 26, a więc rzeczywiście lewa strona jest równa prawej, czyli to, tylko 5, 4 spełnia to równanie, czyli tylko para 5, 4. Doskonale i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.